skąd ta rzeka, czy ta zagórska struga, skąd ona by tą wodę miała przyjmować, tak? Bo ja nie widzę po prostu jakiejś takiej dużej... znam to po prostu odwodnienie Kazimierza, czy wybudowania, to przyjmuje rów B4, tak? Gdzie żeśmy ostatnio mówili, jeżeli gmina nie przepompuje to do tam kanału, to my znowu pływamy, tak? Dlatego mówię, skąd ta woda? Czy gdzieś jakieś osiedle, czy... Teraz Gdynia tam na przykład, czy tak? Gdynia jakieś następne po prostu rowy odwadniające, bo ostatnie lata są takimi, kurczę, dużo intensywnymi sprawami. No tak jak mówiłem, Derdowskiego, tak? Będzie poprowadzona niby rury chłonne, tak? Ale nadmiar poleci do Pierwoszyna, tak? Ja może odpowiem, skąd w ogóle weźmie się woda w tym kanale. Z Zagórskiej Strugi. Gdzie ta Zagórska Struga? W Rumi. Cały ten kanał? W Rumi. W tym miejscu, no właśnie. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj płynie Zagórska Struga, która płynie sobie dalej. I ona płynie docelowo tutaj. W tym miejscu pojawi się powiedzmy sobie urządzenie regulujące, które będzie regulować napływ tej wody. Czyli albo skieruje ją tutaj, na zasilanie tego cieku wodnego, albo puści ją dalej prosto. Generalnie wiadomo, że jakikolwiek ciek wodny bez wody obumiera. Zarośnie i trzeba będzie go kosić, wtedy nie będzie miało sens. Dlatego będzie takie urządzenie regulujące, które jednocześnie zapewni wodę w tym cieku wodnym, a w razie, że tak powiem, nawalnego deszczu zablokuje, żeby nie zalać Kazimierza i mostów, tylko, że tak powiem, puści tak, jak to biegnie w chwili obecnej. To jest bardziej znowuż dla Redy. Myślę, że Reda po prostu ogromne zbiorniki tam ma. To, co powiedziałem, że ja nie mogłem wjechać, strażacy zaczęli pompować, a nasze łąki były po prostu pod wodą. Redy tak? Następnego dnia to nie jest pompowali. Robione to już dla gminy Kosakowo. Jest to robione po prostu dla Rumi, Redy, Gdyni. Ja już odpowiem. Generalnie samo założenie cieku Zagórskiej Strugi jest robione przede wszystkim dla gminy Kosakowo. Przede wszystkim tak naprawdę dla mostu, bo to jest najważniejsze. Na Mechelinek i dla Kazimierza. Tak, mosty mają gigantyczny problem z odwodnieniem. To o tym wiem. Jeżeli będzie, nawet gdybyśmy zrobili ciek wodny, który nie pójdzie do Kazimierza, tylko zrobimy go, powiedzmy sobie, w pierwszym fragmencie, powiedzmy sobie dotąd, to woda w swój sposób naturalny popłynie do Zatoki Gdańskiej i tą część mostów możemy sobie odwodnić. Zalejecie. Nie, jeżeli on nie będzie miał połączenia tutaj, tylko zacznie się stąd i będzie tylko zbierał, to będzie tylko i wyłącznie odbiornikiem w tym momencie. Panie inżynierze, nie porusza pan, Arek nie jest w stanie powstrzymać Rubysza. Drodzy Państwo, podstawą tego planowania jest zupełnie coś innego. Zagórska Struga teraz nie będzie prowadziła oczyszczonych ścieków i nie będzie zatrzymywać podpływu wód powierzchniowych, bo ona teraz w jakiś sposób zatrzymuje odpływ wód powierzchniowych, ponieważ każdej sekundy, każdej godziny płyną ścieki oczyszczone. Te ścieki oczyszczone zostaną skierowane do rurociągu zamkniętego. Tak? I mamy teraz sytuację kompletnie inną. Ma się pojawić Zagórska Struga jako odpływ, czyli najniższy punkt z terenu, i ma odprowadzać wody opadowe. No właśnie przeciwnie. To, co pan inżynier tutaj powiedział, ja nie będę pana tytułował wicewójtem, tylko przede wszystkim inżynierem, bo tym się pan zajmuje. To, co pan powiedział, będzie urządzenie regulujące, które nadmiar ma powstrzymywać, a z waszych terenów Zagórska Struga ma odprowadzać wodę do morza. I taki jest zamysł, jak sądzę, projektantów. Czyli jest zmiana jakości. Już nie będzie wypiętrzonego kanału z prowadzeniem oczyszczonych ścieków, które trzeba utrzymywać w jakikolwiek sposób. A woda z boku dopływająca dopływa do ściany i zatrzymuje się, ale nie wpływa do tego kanału. Teraz będzie zupełnie coś innego. Będzie rurociąg odpowiednio niżej, a woda powierzchniowo ma wpłynąć do Zagórskiej Strugi, czyli cieku odtworzonego, naturalnego, w celu odprowadzenia wody do morza, ponieważ nie ma miejsca na odprowadzenie wód opadowych i te wody opadowe mają być również odprowadzone nową Zagórską Strugą.
Ja tutaj... Jeżeli ja się mylę, ja wspomogę Państwa, bo Państwo mają rację. W jakim sensie mają rację, że ich teren nie został ujęty do ekomarin. I to sam pisałem i mam tą właśnie pretensję, że chociażby na tym odcinku, jaki jest w tej chwili ten projekt, on mógł sięgać aż do kanału. I wtedy byłoby połączenie, w ogóle by było zupełnie inne sytuacje. Jeszcze jedna rzecz. Podstawą tego działania, o którym tutaj powiedziałem, byłoby to, że Zagórska Struga ma również za zadanie odwadniać tereny przyległe, a nie jak było to na ulicy Łąkowej, gdzie wbudowano rurociąg i ten rurociąg nie odwadniał terenów przyległych, tylko odwadniał łąki, które są dalej. I tego Państwo się mogą obawiać i tutaj trzeba Państwa o tym zapewnić. Ale my się czego innego nawet obawiamy, bo tak, doskonałym przykładem jest ta druga rzeka, jak ona się nazywa? Tam jest kanał. Tam, co jest EC Popioły droga. Jest taka wzdłuż tych EC Popiołów. W zeszłym roku cały problem był właśnie z tamtą rzeką, bo Rumia tyle ma tych dekatlonów i innych, powierzchnie się zabudowały. I teraz jak oni ratowali tam następnego dnia i za dwa dni, non stop pompowali i my mieliśmy wszystko zalane. I chodzi o to, że jeżeli tutaj też Gdynia teraz nowe retencyjne robi, następne się będą podłączać obiekty, my będziemy mieli podobne... To spłynie na gminę Kosakowo i będzie tak jak Złote Piaski, bo że od Suchego Dworu sobie poleciała na Złote Piaski, gdzie to są suche łąki. To nie jest codziennie, to jest... Tylko, że poleciało, ona sobie idzie tak jak jest jedna i żywna. Pani ma absolutnie rację. No. Tutaj... Drodzy Państwo, właśnie w tych założeniach należałoby pamiętać, i tutaj kolejny raz do Pana, Panie Inżynierze, że projekt budowlany powinien spełniać założenia, aby jego projektowanie nie powodowało dyskomfortu w innych terenach. A jednak podstawowym elementem jest to, że zabronionym jest odprowadzenie wód opadowych na tereny inne. Czyli to, co Państwo mówią, że z terenów sklepów wielkopowierzchniowych i parkingów odpompowywano wodę i ta woda zwiększyła poziom w kanale odpływowym i spowodowała zalania Waszych terenów, to z punktu litery prawa jest zabronione. I do kogo mamy iść? Do Pana Boga. Nie, to jest o wiele prostsze do załatwienia. Tak jest proste. Wystarczy złożyć projekt uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do ekomariny, zwiększyć załącznik, tak jak tu zwiększono o pas, to tam zwiększyć o inny załącznik, wybłagać, poprosić, przekonać radnych i sprawa załatwiona. Tylko właśnie teraz tak odwrócę tego, co Pan powiedział, żeby coś takiego zrobić, bo oczywiście to jest... Żaden problem, pół godziny roboty. Pół godziny roboty, że tak powiem, na papierze, tylko fizycznie to jest raczej zmiana studium, czyli tak naprawdę to, co procedujemy w tej chwili... Drugie pół godziny. By trzeba było albo zmienić załącznik graficzny, albo w ogóle dołożyć następny teren. Ale to do ekomariny studium. Tak. To no są właśnie. Bądź tak naprawdę tamtego... Generalnie bez tego pasa tu przy tym. Bo to jest poza. Połączyć po prostu te tereny. Zrobić nowy fragment i dopiero potem, jak już byłoby, że tak powiem, studium zmienione, tak naprawdę robić nowy plan w tym miejscu. Tylko teraz tak naprawdę tutaj do Państwa jest informacja, pytanie, czy wszyscy by się zgodzili, żeby na terenach, które są w tej chwili zaznaczone jako łąki, czy jako rolna, czy tam byśmy w ogóle wprowadzali jakąkolwiek zabudowę? Bo to już jest teraz całkowicie inna historia. A pytaliście, jak było uzgodnienia, przyjmowana uchwała o ekomarinę, czy się zgadzają poszczególni? Po prostu szło i koniec. Był ktoś z rolników? Przecież to ekomarina jest na łąkach pozostałych też. Został tylko ten pas wąski. No tak, ale nadal jeszcze nie rozwiązuje całego pytania. Pytanie czy, bo tam robimy w tej chwili plan pod ekomarinę i ona ma jakby konkretny cel. Teraz pytanie, w jakim celu mielibyśmy wprowadzać jakąkolwiek zabudowę, jakąkolwiek, tutaj akurat w tym miejscu? A dlaczego nie? Naprzeciwko jest zabudowa w mostach. My mamy dokładnie naprzeciwko... Bo bo trochę zboczyliśmy jako tematu tego tej Zagórskiej Strugi, tego planu, który przygotowaliśmy. Natomiast ogólnie odnośnie całej zabudowy. Myśmy robili analizę w zeszłym roku, że tak powiem, wszystkich planów w gminie Kosakowo. Mamy w tej chwili wręcz astronomiczną map podaż terenów pod zabudowę i pytanie, czy uwalniać następne tereny pod następną zabudowę. To jest pytanie.
Ale to jest kwestia szczegółów. To są szczegóły. Bo może być zabudowa na powierzchni, tak jak mamy w Metlinkach, 2 czy 3 przykłady, minimum 0,5 hektara. No taka zabudowa to nikomu nie szkodzi. Tu jesteśmy pokrzywdzeni. Nie dosyć, że jest pas zajęty najpierw przy planie tym PGNiG-e, teraz przy tym PEWiK-u i jeszcze pozostała część jest pominięta. Tak jak pan Kolczewski powiedział, wszystko idzie za no. Idzie ten B4, gdzie ma być ekomarina, po prostu zrobić go, poszerzyć, umocnić i tak dalej, wprowadzić tamtą wodę. Gdzie te betony, jakie to są pieniądze, ludzie? Ale betonów nie będzie. No jakie będzie, jeżeli... Pan mówi o kanale, tak? Tak, ale to on, ten, czy on... Jeżeli ten, on jest w środku, ten B4, poszerzyć go, będzie naturalne i tak dalej, ale pogłębić, umocnić. Ale tutaj przy tym, ja mówię, PEWiK nie chce rowu opaskowego, ludzie, to... 10 tysięcy jest wykopane. Ile razy ja szedł do gminy? Gmina mówi, nie, to jest do PEWiK-u, żeby wyczyścić rów opaskowy. Właśnie. A wy tutaj mówicie o... Roślinność wykosi. Co to pan mówi, że roślinność nie rośnie, jak płynie? Przecież no, ten poziom był coraz większy, jak bo to, nie było... Bo to była ciepła woda, na latem i zimą te wszystkie fosforany i inne, które były, to w tej rzece rosło, tak? I spiętrzało się tylko z tego powodu, że ten... Wyczyścili, obkosili, poziom spadł, tak? Przykryli, nie ma powietrza, tego nie powietrza, tylko słońca. Przestało rosnąć, nie? I ja po prostu jestem przeciw jakimś... Uważa pan, że ten plan odtworzenia Zagórskiego... Ja jestem przeciw. Dobrze, proszę państwa, czy jeszcze do tego planu naszego Zagórskiej Strugi są jakieś pytania jeszcze? Tak. Ja mam pytanie jeszcze do pani projektanta, do pani kierownik. Czy w związku z tymi niejasnościami, tymi wątpliwościami, można byłoby zmienić granicę opracowania, czyli wyłączyć te tereny rolne? A jeśli nie, to... Oczywiście, że można zmieniać załączniki graficzne, można zmieniać, ale to by była, że tak powiem, procedura od początku. Trzeba byłoby rozpocząć proces tworzenia tego planu od początku. Ale jest to możliwe? No, oczywiście, że tak. Czyli nie stoi nic na przeszkodzie, tak jak pani na początku powiedziała, że tam przyjmowano po prostu jakieś tam inne rozwiązania. Czyli jest to możliwe, można te tereny rolne z granicy opracowania wyłączyć. To znaczy możemy zmienić granicę opracowania, bo o tym pan mówił, tak? I te tereny, które nie są mówimy o terenach rolnych. Mówimy o terenach. Jeżeli w wyniku opracowania tego planu, uzgodnienia go i tak dalej, przeprowadzenia wszystkich analiz, wychodzi na to, że na przykład jest część terenu, która niekoniecznie będzie przeznaczona pod odtworzenie cieku i pod przebieg tej infrastruktury, o tych terenach mówimy, czy tak? O tych terenach. To oczywiście, że jest możliwość zmiany załącznika graficznego, z tym, że to musi być uchwała Rady Gminy i tak znajdujemy się w punkcie wyjścia. Pani Iwono, ośmielam się powiedzieć, że nie do końca. Teraz jesteśmy na etapie działań przedprojektowych. W momencie, kiedy państwo zlecą projekt budowlany, przystąpią do projektowania projektu budowlanego, to projektant będzie decydował o zakresie. Nie, to są dwie różne rzeczy. Plan zagospodarowania to tak powinien pozostać. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do projektu budowlanego, to w tym momencie zakres opracowania może być odpowiednio mniejszy, aby nie przekraczał planu zagospodarowania przestrzennego. No to może ja teraz wyjaśnię, co miał pan. Znaczy, nie, no ja rozumiem, pytanie, ale... Czy jest możliwość zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu? To nie. Jest możliwe, ale na ten dzisiejszy czas jest dosyć wątpliwe. Nie. Odmowa. Pani kierownik, ja bardzo przepraszam. Jednak, proces tworzenia tego planu był bardzo długi, bo to nie był łatwy temat dla państwa. To było coś nowego i nie wiem, czy państwo już robiliście podobne plany. Natomiast przy projekcie budowlanym zakres może być odpowiednio mniejszy. Natomiast tak jak pan powiedział, przy projekcie budowlanym to będzie weryfikowane, to będą rozwiązania proponowane, ale plan umożliwiać będzie... Ja to doskonale rozumiem, tylko ja zapytałem się, bo pani powiedziała, że wymaga to jakby dłuższej procedury. Od nowa. Czy nowa procedura po prostu, bo nowa uchwała. Ale zaprzecza pani sobie sama, bo na początku pani powiedziała, że takiej możliwości nie było. Trzeba było ten teren poszerzyć, bo były przyjęte inne po prostu tam rozwiązania. Teraz pani mówi, że jest. Także dlatego moje pytanie było właśnie w tym kierunku, że taka możliwość jest i ta druga zmiana
po prostu była jakby niepotrzebna, bo można było tą modernizację kanału przeprowadzić w granicach tych, tego opracowania z pierwszego zakresu. Ja mam jeszcze teraz takie pytanie do pana projektanta tutaj od prognozy oddziaływania na środowisko, bo ja tak się pobieżnie troszkę zapoznałem, ale tam pan ujął jakby w swoim opracowaniu takie zapisy dotyczące oddziaływania tego kanału. Może źle się wypowiem, nie tyle, że oddziaływania, tylko że płyną w tym kanale oczyszczone ścieki zgodnie z przepisami, zgodnie z jakąś określoną normą. Tak, tam takie jakieś są tam sformułowania. I moje jest pytanie, czy panu jest wiadomo na temat oddziaływania tego kanału na środowisko poza jego jakby linią. Czyli mam tu na myśli, że ten kanał został kiedyś zaadaptowany w naturalnym cieku wodnym, tak? Umocniony jakimiś tam elementami betonowymi, ale te elementy są po prostu nieszczelne. Ale nie ma dna. To chcę też, jakby do tego zmierzam, ten kanał też nie ma dna. I pana opracowanie w tym zakresie w mojej ocenie jest o tyle niepełne, bo nic się o tym nie mówi. I teraz chciałbym, żeby pan po prostu jakby, bo pisze się też, że nie mają państwo po prostu jakby, czy nie wiem, czy pan opracowując, czy pozyskując te materiały, nie miał pan jakby informacji, czy danych dotyczących jakby tych nieprawidłowości, tak? Czy nieprawidłowości, może źle się wypowiedziałem, nie są znane panu jakby takie inne jakieś zdarzenia, o tak to powiem, czy jakieś takie sytuacje, tak? Jest pytanie, czy pan ma jakąś wiedzę w tym zakresie, że kanał jest nieszczelny, że oddziałuje na środowisko i ewentualnie, czy można byłoby to ująć w tym opracowaniu pana? Znaczy teoretycznie PEWiK nie może wypuszczać tych ścieków podczyszczonych. Te ścieki nie muszą spełnić pewną normę, tak? Ja przyznam, że ja sam nie badałem tych ścieków i ja nie wiem, czy w praktyce, czy te ścieki spełniają normę. Ale panie projektancie, nie o tym mówi. Tak? Nie mówimy o tym. Było zupełnie inne. Zupełnie było inne. Jeżeli PEWiK te ścieki podczyszczone wypuszcza, więc teoretycznie one nie oddziaływują w sposób negatywny na środowisko i na zdrowie ludzi, więc panie inżynierze, to nie ma znaczenia. Kompletnie inne. Nie zamieszczam, Marcin nie pytał o skład chemiczny czy też biologiczny oczyszczonych ścieków. Z tego względu, że oczyszczalnia masła i laboratorium, to co pan mówi, o składzie chemicznym, ja jestem przekonany o utrzymywaniu odpowiedniego składu tychże ścieków i odpowiedniego ładunku. Natomiast jest zupełnie coś innego. Oddziaływanie w ogóle poziomu na środowisko, cieczy, już nazwijmy jak wysokość poziomu cieczy w stosunku do wód gruntowych obok. I tak. Zanieczyszczania środowiska. W ten sposób, z tego względu, że Zagórska Struga jest najniższym punktem dla zlewu, tak? I w tym miejscu, od lat jest usytuowany kanał sztuczny dla odprowadzenia ścieków oczyszczalnych. Odsuwamy na bok skład chemiczny, tym niech się zajmuje PEWiK i zaręczam państwa, że się zajmują, bo jak nie, to dostaliby dosyć duże kary, bo badania są robione również w Zatoce. Także tutaj nie wchodźmy w skład chemiczny tychże ścieków. Na dzień dzisiejszy. Chodzi jedynie o oddziaływanie samej cieczy, która jest w tym kanale, która płynie w tym kanale. I obawiam się właśnie to, co Państwo mówią, że wody opadowe nie mają gdzie odpływać, ponieważ grunt już jest nawodniony poprzez kanał, który jest wyniesiony, a nie ma szczelnego dna. A no właśnie. I ten element należałoby wziąć pod uwagę w opracowaniu. Jak to oddziaływanie przebiega? Czy pan to analizował? No może być dość ciężkie, bo teoretycznie te kliny, te betonowe słupy, tam jest powiedziane, że one są wbijane nawet 2,5 metra głębokości poniżej dna.
No tak, teraz, ale teoretycznie ona, Zagórska Struga, nie odwadnia tego terenu, tak, przez to, że są te kliny, ale i teoretycznie też nie nawadnia. No teoretycznie, ale, niestety. Teoretycznie, no właśnie, bo tutaj jest mowa, tutaj już widziałem też skany z gazet, że no niestety te wycieki są. I